To współlokatorzy, 73-latka, wezwali straż pożarną i policję. Z ich relacji wynikało, że starszy mężczyzna chce podpalić mieszkanie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, iż 73-letni mieszkanie z tej kamienicy faktycznie rozlał benzynę pod drzwi wejściowe na strych i do piwnicy, jednak nie miał zamiaru podpalić tej drzwi. 73-letni mężczyzna przyznał się do rozlania benzyny, ale nie potrafi wyjaśnić swojego zachowania. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zadecydował o przewiezieniu seniora do specjalistycznego szpitala.